Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce, program w centrum wydarzeń. W Krakowie odbyła się konwencja kandydata na prezydenta stołecznego Królewskiego Miasta. Aleksander Miszalski został pochwalony przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, ale pochwalony w słowach, których chyba nie zrozumiał. Tak wyglądało z jego reakcji, gdy Bartłomiej Sienkiewicz opisał jego wygląd dosyć takim historyczno-literackim kontekstem. Posłuchajmy. Ja wierzę, że co jak co, ale człowiek, który ma szczere niebieskie oczy słowiańskie i tak potężną szczękę Habsburgów, naprawdę powinien wygrać w tym mieście. No. Olek, 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 Olek. Ja tylko przypomnę, że dynastia Habsburgów faktycznie miała wysuniętą szczękę, ale było to spowodowane kazirodztwem i żenieniem się kuzynów, sióstr, braci, siostrzenic, więc chyba tego Aleksandrowi Miszalskiemu nie życzymy, a może dlatego nie cieszył się ze zbytnim entuzjazmem z tego komplementu. Tymczasem Rafał Trzaskowski także wyraził poparcie dla Aleksandra Miszalskiego, co zostało spuentowane przez Tobiasza Bucheńskiego w następujący sposób. Prezydent Majchrowski zrobił bardzo dużo dobrych rzeczy dla Krakowa. Ale prawda jest taka, i mówił o tym Bartek Sienkiewicz, że po jakimś czasie trzeba nowej energii. I wreszcie mogę się zgodzić z prezydentem. Po 18 latach rządów Koalicji Obywatelskiej w Warszawie czas postawić na nowość, czas postawić na młodość. Szkoda, że pan Trzaskowski ogłaszał to w Krakowie, a nie w naszym mieście. A was wszystkich zapraszam na debatę 18 w środę Super Express, jedynki do Rady Miejskiej, a w tym najlepsza kandydatka na pierwszą wiceprezydent Warszawy, Barbara Socha. Zachęcam was do oglądania. Wybory samorządowe w toku, można powiedzieć, na półmetku. Zostało do tychże wyborów, drodzy państwo, niecałe 3 tygodnie, a na naszych łączach dzisiaj no, kandydaci, choć jeden, jak okazało się, niedoszły kandydat, Adam Bogrycowicz z Prawa i Sprawiedliwości, kandydat do Sejmiku Wojewódzkiego w Północnej Wielkopolsce, i Patryk Spaliński, już bez uśmiechu, miał być kandydatem w Lubinie, ale został wycięty przez stare wygi polityczne, jak się domyślam, czy tak? Nie, wydaje mi się, że nie. Ja trzymam kciuki za komitet, włożyłem w niego dużo pracy. Jeśli tak stwierdzono część osób decyzyjnych, że na dziś nie jestem osobą, która odpowiednio by reprezentowała ten komitet, to ja tą decyzję szanuję i ja trzymam kciuki za wiele kandydatów. Zresztą do dzisiaj nawet ich wspieram, jeśli chodzi o programy dotyczące mieszkalnictwa społecznego. I trzymam za nie kciuki, mam nadzieję, że w Lubinie nadejdzie zmiana. Patryk Spaliński, określający siebie jako lewica niepodległościowa, Adam Bogrycewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Zapytam więc najpierw Prawo i Sprawiedliwość. Czy w ogóle czy będzie druga tura w ogóle w Warszawie wyborów samorządowych? Czy Rafał Trzaskowski może wygra w pierwszej turze, jak to miało miejsce 4 lata temu? A drugie pytanie jest takie, czy Bocheński będzie drugi czy trzeci za posłanką Biejat z Lewicy? Witam pana redaktora, witam tutaj naszego również gościa i wszystkich telewidzów. Mam nadzieję, że w Warszawie będzie jedna tura, pierwsza tura, i w tej turze zwycięży nasz kandydat, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, ale także kandydat szeroko rozumianej prawicy w Warszawie, środowisk miejskich, pan Tobiasz Bocheński, ale to jest moje życzenie. Spoglądając i stojąc twardo na ziemi, oczywiście trzeba się spodziewać drugiej tury. Mam nadzieję, że oczywiście nasz kandydat się w niej znajdzie i odniesie w drugiej turze zwycięstwo, już obojętnie z kim, ale wszyscy widzimy, nawet z odległej dla Warszawy, Wielkopolski, widać wyraźnie, że te kilkanaście lat rządów Platformy Obywatelskiej w Warszawie to są lata wstydu, lata straconego czasu. Jest to raczej zwijanie się Warszawy, już pomijając te wszystkie afery, z których władze Warszawy powinny się wstydzić i kompromitowały się na arenie całej Polski, jeśli nie szerzej, choćby mam tutaj na myśli Czajkę. Pan Rafał Trzaskowski, obecny prezydent, wielokrotnie pokazywał już, że mu się marzą zupełnie inne salony niż warszawskie, ma ambicje zdecydowanie większe, poświęca się dużej polityce, zapominając o mieście, o potrzebach mieszkańców, o tym, aby rozwijać miasto, aby budować odpowiednie linie tramwajowe, rozwijać metro, rozwijać infrastrukturę miejską, osiedlową, modernizować swoje miasto.
Myślę, że zaplecze pana przyszłego prezydenta Bocheńskiego nasi kandydaci i kandydatki na radnych, pani wiceprezydent, są gwarancją, że Warszawa zyska właściwe miejsce jako właściwej, silnej stolicy Polski, ale także nowoczesnego, dumnego miasta europejskiego. Rafał Trzaskowski jest bardzo dobrym kandydatem na prezydenta Warszawy dla tych, którzy nie lubią stolicy, natomiast dla tych, co lubią, to można różnie oceniać, ale jak ten wynik wyborczy pierwszej trójki kandydatów na prezydenta stolicy ocenia Patryk Spaliński? Czy będzie druga tura? Kto będzie pierwszy, kto drugi, kto trzeci? No ja trzymam kciuki za to, że pani Magdalena Biejat będzie druga i że dojdzie do drugiej tury. Znaczy nie wierzę w to, że w Warszawie nadejdzie zmiana, bo to doskonale widać od wielu, wielu lat, że gdyby nawet i wystawić krzesło, to ale byłoby to z Komitetu Koalicji Obywatelskiej, to ono i tak by wygrało. Więc ja liczę na to, że dojdzie do drugiej tury. Oczywiście trzymam kciuki za to, żeby to pani Biejat, która zaprezentowała porządny program mieszkaniowy budowy aż 20 tysięcy mieszkań w Warszawie przez następne 5 lat, że to ona wejdzie do drugiej tury, ale nie będę smutny, jeśli w ogóle do tej drugiej tury dojdzie, nawet gdyby to miał być kandydat Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ ja uważam, że w Warszawie, gdy nie dojdzie do tej drugiej tury, no to Rafał Trzaskowski będzie mieć tak naprawdę autostradę do prezydentury za rok. A mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i mam nadzieję również, że ta nowa wizja Warszawy przebije się medialnie i widać po tym, gdy wczoraj była na przykład debata na Wirtualnej Polsce, a jako jedyny kandydat, który nie przyjął zaproszenia, był właśnie pan Rafał Trzaskowski. I wydaje mi się, że Warszawa nie zasługuje na kandydata, któremu rzeczywiście marzą się salony, te salony europejskie jako prezydent Polski, a przecież startując w wyborach samorządowych podpisuje się kontrakt ze swoimi wyborcami, z mieszkańcami swojego miasta na kolejne 5 lat, na kolejną całą kadencję. I mam nadzieję, że wygra taka osoba, która rzeczywiście tego kontraktu dotrzyma, ale nie jestem optymistą w tej kwestii. Trudno być optymistą w Warszawie, ale Patryk Spaliński wspomniał o historii ze studia portalu WP.pl, gdzie Rafał Trzaskowski zlekceważył zaproszenie widzów, dziennikarzy i kontrkandydatów. Pokażmy tę scenę. Jak to wyglądało? Tu miał być ktoś jeszcze, proszę państwa. Urzędujący prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski, który otrzymał zaproszenie. W ten sposób wypełniliśmy pulę 4 zaproszeń dla wszystkich przedstawicieli reprezentantów ogólnopolskich komitetów, którzy wystawiają kandydatów na urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Czekaliśmy do ostatniej chwili. Do ostatniej chwili czekaliśmy, ale nie skorzystał pan prezydent z tego zaproszenia. Ciepło o nim będziemy myśleć, ale ponieważ on nie zechciał, nie raczył poświęcić nam swojego czasu ani swojej uwagi, to my też nie będziemy zwracać uwagi na niego i też czasu nieobecnemu poświęcać nie będziemy. Zatem Macieju, czyń swą powinność. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i dużo zdrowia panu prezydentowi życzymy, ale ten fotel musi zniknąć z tej debaty. A to oznacza, drodzy państwo, że wy będziecie mieli pewnie trochę więcej czasu. Będziecie swoje własne pomysły na rozwój największego i najważniejszego miasta w tej części świata. Będziecie mieli sposobność, by o tym opowiedzieć nieco dłużej i bardziej precyzyjnie. Tak się akurat składa, że nasi goście, będący przecież z dwóch stron politycznego sporu, bo Prawo i Sprawiedliwość i Lewica, choć Lewica niepodległościowa, jak podkreśla nasz gość, chyba odczuwają to powszechnie też w swoim regionie, że liberałowie w Polsce mają tendencję do lekceważenia swoich czy partnerów, czy rozmówców, czy przeciwników. Taką arogancję, takie totalne poczucie wyższości. Adam Bogrycewicz kiwa głową, że tak, czyli też spotykał się z takimi przypadkami. Ale panie redaktorze, szanowni państwo, to cała klasa polityczna Platformy Obywatelskiej w taki sposób podchodzi do nas, do obywateli. Widzimy to w samorządzie warszawskim, widzimy to w samorządzie poznańskim, gdzie także Prawo i Sprawiedliwość wystawia doskonałego kandydata Zbigniewa Czerwińskiego, i do którego w debacie nie staje obecny prezydent Jacek Jaśkowiak, tchórzy, boi się konfrontacji z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości doświadczonym, merytorycznym. Ta arogancja jest też widoczna w działaniu rządu Koalicji 13 grudnia, gdzie też przecież wszyscy Polacy oczekujemy realizacji programu wyborczego. Tymczasem mamy okres kłamstwa, kpiny, śmiechu wręcz z nas, z wyborców, dlatego że co innego obiecywano, co innego się realizuje, i rzeczywiście poczucie wyższości
arogancja wobec mieszkańców, obywateli, nas Polaków jest tutaj charakterystyczna. Ona jest bolesna, ale myślę, że arogancja i taka pycha kroczy przed upadkiem i mam nadzieję, że nadchodzące wybory samorządowe już niebawem, za niecałe 3 tygodnie, zweryfikują, kto tak naprawdę jest blisko ludzi, kto tak naprawdę pracuje, kto tak naprawdę rozwiązuje problemy Polaków. Ja chociażby dzisiaj spotykałem się z mieszkańcami Szamocina na targowisku, gdzie rozmawialiśmy, gdzie mówiliśmy o problemach, o tym, jak je rozwiązywać, jakie są potrzeby mieszkańców. Nie widać polityków, kandydatów, samorządowców Koalicji Obywatelskiej w relacji z ludźmi, z rozmowami, bo oni rzeczywiście czują się ponad nami, czują się doskonale gdzieś tam na salonach w swoim środowisku, a nie potrafią się zmierzyć i rozwiązywać zwykłych problemów naszej codzienności. A jak to odbiera Patryk Spaliński z tej właśnie lewicowej perspektywy, bo lewica w dużej mierze jest w koalicji z liberałami w Polsce, no ale chyba też czujecie się jako tacy junior partnerzy w tym układzie. A czy przede wszystkim w moim regionie nie ma żadnego samorządowca z Platformy Obywatelskiej na fotelu burmistrza czy prezydenta, więc ciężko mi oceniać z własnego doświadczenia. U nas są baronowie samorządowi, którzy rządzą już od kilkunastu lat. Tutaj pan prezydent Robert Raczyński, którego nie pozdrawiam, i pan Tadeusz Krzakowski, którego również nie pozdrawiam. I mam nadzieję, że przegrają te wybory już za 2 tygodnie. Natomiast jeśli chodzi o sytuację na skalę ogólnopolską, to oczywiście wypowiadać się za lewicę jako partię nie będę, ponieważ nie jestem jej członkiem. Natomiast widać to, że lewica jest tutaj junior partnerem, tak jak tutaj pan redaktor to określił, i rzeczywiście jest pomijana w wielu decyzjach i również w całym przekazie medialnym. Przecież doskonale widzimy to w Warszawie, gdzie pani Magdalena Biejat, startując na urząd prezydentki Warszawy, otrzymała przeolbrzymią falę hejtu ze strony tak naprawdę, już można chyba to nazwać wprost, hejterów opłacanych przez pewne środowisko związane z Platformą Obywatelską. I to widać, że lewica nie jest traktowana w tej koalicji na poważnie. Pytanie jest tylko takie, czy lewica chce być traktowana na poważnie. Moje zdaniem jest takie, że w wielu decyzjach po prostu nowa lewica się pogubiła. I widać to w wielu samorządach, widać to również na przykład w Łodzi, gdzie przecież startuje lewica z list Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej, i tam szyldu lewicowego nie ma. I obawiam się, nawet pomimo różnic, które występują pomiędzy mną a nową lewicą, generalnie całą parlamentarną lewicą, że ta lewica tak naprawdę w tych wyborach, już po wyborach do Europarlamentu i po wyborach prezydenckich w 2027 roku, nie będzie się w żaden sposób liczyć, ponieważ widać to dzisiaj, że Platforma Obywatelska kroczy ku temu, aby tych swoich koalicjantów w jak największym stopniu podgryzać, a być może tych mniejszych, jaką jest właśnie lewica, wchłonąć raz a dobrze. I te wybory samorządowe to jest początek tej drogi i obawiam się, że być może doprowadzi to do sytuacji, gdzie za lat tak naprawdę 3,5 lewicy już na scenie politycznej nie będzie. Postawimy tu kropkę, ale widzicie państwo ciekawe spojrzenie na liberałów w Polsce z obu stron. Nasi goście z nami na szczęście zostają, czekamy na ich diagnozy po krótkiej przerwie. Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce, program W Centrum Wydarzeń. Platforma Obywatelska przypisuje sobie obniżenie inflacji do 2% i tę właśnie to właśnie samochwalstwo nieuzasadnione skomentował na konwencji wyborczej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w dosyć mocnych słowach. Posłuchajmy. Ta inflacja została przez nas podkreślam, bo nasi przeciwnicy dzisiaj rządzący twierdzą, że to przez nich. No tutaj pan rzecznik, który tak dynamicznie prowadzi to nasze spotkanie, przed chwilą mi mówił, że to tak, jakby ktoś to z jakąś panią, no, wszedł w bliższe stosunki przed 3 miesiącami, a ona właśnie powiła dziecię, twierdzi, że to... (Głosy)
Tyle prezes Jarosław Kaczyński, ale faktycznie z kosztami, inflacjami, podatkami szykują się dla nas poważne sprawy. Od kwietnia przestanie działać tarcza, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Wraca podatek 5% VAT na żywność, ale sklepy zapowiadają jeszcze dodatkowe utrudnienia. Proszę o materiał. 2 kwietnia będzie problem z zakupami. Sklepikarze twierdzą, że nie zdążą. Po świętach wielkanocnych ze zrobieniem zakupów będzie problem. Wszystko dlatego, że wiele sklepów może nie zdążyć na czas przestawić stawek VAT na żywność na swoich kasach fiskalnych. Bez tego nie mogą handlować. A więc nie tylko, drodzy państwo, za 2 tygodnie żywność podrożeje, ale też w sklepach może być nieco chaosu i takiego okresu przejściowego. Zapytamy o komentarz naszych gości z dwóch biegunów politycznych. Patryk Spaliński z Lubina, nie mylić z Lublinem, Lewica Niepodległościowa, działacz społeczny, i Adam Bogrycewicz, Północna Wielkopolska, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Patryka Spalińskiego najpierw o to zapytam. No, rząd liberalny podnosi podatki, zdejmuje tę tarczę ochronną dla obywateli. Jak to oceniać? Co tutaj się szykuje? Zwłaszcza, że Anna Maria Żukowska zapowiedziała jeszcze, że od lipca podrożeje energia w Polsce. Czy Platforma Obywatelska równa się drożyzna? Czy Platforma Obywatelska równa się drożyzna, to wydaje mi się, że jest to pytanie retoryczne. Natomiast jeśli chodzi o podejście, ponieważ ta koalicja składa się nie tylko z Platformy, ale również i z Lewicy i z Trzeciej Drogi. I podejście dzisiaj polityków Lewicy jest absolutnie irracjonalne i nie jest w żaden sposób związane z podejściem lewicowym. Przecież podatek VAT to jest podatek, który najbardziej uderza w najuboższych. To są właśnie podatki, które dla tej klasy najniższej, dla najuboższych, stanowią największe obciążenie budżetu domowego. I tak jak VAT na żywność był przez ostatnie miesiące, wynosił 0%, tak uważam, że nadal powinien wynosić te 0%, a nawet i docelowo Lewica powinna postulować, aby podatek VAT na żywność, na artykuły dziecięce, na artykuły pierwszej potrzeby powinien wynosić 0%. Jeśli chodzi również o inflację w Polsce, to trudno mówić o tym, że to zmiana władzy do tego doprowadziła. Gdyby PiS nadal był u władzy, to również ta inflacja by spadła, ponieważ pan prezes Glapiński wyraźnie zapowiedział rok temu, że przewidział, jak ta inflacja będzie wyglądała, i przez swoje podejście i przez politykę Narodowego Banku Polskiego sprawił, że inflacja dzisiaj wynosi 2,8%. Mam nadzieję, że ona tyle będzie wynosić. Natomiast jeśli chodzi również o cenę energii, ceny energii z pozycji lewicowych powinny być zamrażane jak najdłużej. I oczywiście cen energii nie można zamrażać w nieskończoność. Natomiast tłumaczenie w taki sposób ze strony posłanki pani Anny Marii Żukowskiej, że teraz odmrozimy te ceny, a ludzie dopiero się zorientują za parę miesięcy, wydaje mi się, że to jest moment szczerości, tylko że ta szczerość jest po prostu przerażająca. Nie takie powinno być podejście lewicowe, bo Lewica wyraźnie mówi, ruch lewicowy wyraźnie mówi już od 100 lat, że dla nas najważniejsze jest to, aby zaopiekować się tymi, aby dać możliwość najuboższym i klasie średniej możliwość rozwoju i zaopiekować się nimi w taki sposób, aby ich jakość życia rosła. A odmrożenie cen energii i powrót do tej stawki 5% VAT jest tego zaprzeczeniem. Tylko powiem ostatnie zdanie, że generalnie jeśli chodzi o budżet, to Prawo i Sprawiedliwość założyło, że właśnie wtedy ten VAT 5% wróci właśnie teraz w kwietniu, ale to powinno zostać przedłużone i powinno zostać przedłużone na okres kolejnych miesięcy, a być może i nawet docelowo. Niestety ta drożyzna staje się faktem, drodzy państwo, miejmy tego świadomość. Ja to mam taką perspektywę z Warszawy, z Krakowa, i szczerze mówiąc jestem ciekaw, na ile sobie mieszkańcy prowincji zdają z tego sprawę. Adam Bogrycewicz, to właśnie Północna Wielkopolska, Czarnków, Trzcianka, Piła. Czy mówi się już tam też o tej perspektywie, że za chwilę w sklepach będziemy naprawdę więcej płacili za żywność? W pierwszej części naszego tutaj spotkania wspomniałem, że dzisiaj rano byłem
w Szamocinie na rynku rozmawiałem z mieszkańcami i już mają obawy co do wzrostu cen. Już panie mówią, że ich synowie zaczynają mieć problemy z pracą, ze znalezieniem tej pracy, a ta fala dopiero co nadchodzi. Fala drożyzny, za chwilę fala wzrostu inflacji właśnie między innymi poprzez to, że będziemy płacić więcej za żywność. Szacuje się, że tylko w tym roku jako Polacy zapłacimy między 12 a 13 miliardów złotych więcej za produkty podstawowe. I zgadzam się tutaj z przedmówcą, że to przede wszystkim uderza we wszystkich, ale przede wszystkim uderza w tych najuboższych. I tutaj mamy konfrontację dwóch wizji Polski, wizji gospodarki polskiej, tą koalicji 13 grudnia, wizję liberalną i wizję tą, którą forsuje Prawo i Sprawiedliwość i którą udowodniło jako wiarygodną w swoich rządach, czyli wizję gospodarki solidarnej, odpowiedzialnej, państwa interwencyjnego, które pomaga i wspiera i rozwiązuje te problemy. I w danym momencie, gdy państwo jest potrzebne, a ewidentnie widzimy, że jest teraz potrzebne państwo, interweniowałoby. I o ile te założenia, o których mówił przedmówca, że spodziewano się, że będziemy mieli do czynienia być może ze wzrostem właśnie VAT-u na żywność, to z pewnością, gdyby rządziło Prawo i Sprawiedliwość, byłoby to utrzymane, bo tak jak widzieliśmy przez całe te 8 lat uruchamiane różnego rodzaju tarcze dla przedsiębiorców, dla mieszkańców, właśnie ta zerowa stawka na VAT, na inne produkty pierwszej potrzeby była realizowana właśnie wtedy, kiedy były te potrzeby społeczne i tutaj z pewnością byłaby również ta interwencja. Warto też przypomnieć, że w związku z tym, co planowali i teraz realizują politycy spod znaku koalicji 13 grudnia w związku z podwyżką VAT-u na żywność, parlamentarzyści Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Zbigniew Kuźmiuk i pan poseł Waldemar Buda, przeprowadzili kontrolę poselską w Ministerstwie Finansów i proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, że ministerstwo nie dokonywało żadnych analiz skutków wprowadzenia tego typu rozwiązań dla gospodarstw domowych. Panowie posłowie przeprowadzili tą kontrolę pod nieobecność. Nie było ministra finansów podczas tej kontroli. Nie znalazł czasu, żeby się z parlamentarzystami spotkać. Nie ma w związku z tym analiz dokumentów na te proponowane rozwiązania. Mamy kolejny element chaosu i takiego swobodnego puszczenia lejcy państwa i nie wiadomo, w którą stronę zmierzamy. Niestety nie jest to dobry kierunek, taki, który by szedł w kierunku wzrostu zamożności społeczeństwa, bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie, idą czasy niepewności, ubożenia, pustych portfeli i ta władza, która dzisiaj rządzi, niestety będzie coraz głębiej sięgać do naszych portfeli. Ale proszę państwa, nadchodzą wybory samorządowe i musimy się temu przeciwstawić, wybierać te środowiska samorządowe i polityczne, które będą bronić interesów naszych mieszkańców tutaj na dole. Tylko że panowie znacie też argumenty liberałów, że państwo nie powinno dopłacać, że to systemowo jest niewłaściwym rozwiązaniem, że ingeruje się w wolny rynek, obniżając ceny właściwie pieniędzmi z budżetu państwa, że te ceny energii mają być utrzymane też takim państwowym interwencjonizmem, że trzeba uwolnić to, żeby pewne naturalne procesy rynkowe zadziałały, a potem można jakoś zastanawiać się, jak walczyć z bezrobociem, jak zwiększyć możliwości finansowe obywateli, ale po prostu, że było to sztuczne zaniżanie cen produktów spożywczych czy energii, zdaniem liberałów. Patryk Spaliński. A czy liberałowie mają wizję państwa, które tak naprawdę opiera się tylko na granicach państwowych i na tym, że mamy pewien urząd, możemy wyrobić sobie tam dowód osobisty, paszport i tak dalej, i tak dalej. Tylko że mamy XXI wiek, 2024 rok i jesteśmy już na takim etapie rozwoju, w którym to państwo nasze, polskie, może być krajem, który zaopiekuje się swoimi obywatelami, gdzie nie będzie to tylko polityka takiej ciepłej wody w kranie, że tylko obywatel daje państwu, tak? Czyli odprowadza za podatki, czyli korzysta z jego usług w postaci autostrad czy innej infrastruktury publicznej, ale że to państwo zwraca również obywatelom część tego całego naszego majątku, który razem wypracowujemy.
I dzisiaj podejście, które ma zamiar zmniejszyć rolę państwa w przestrzeni publicznej, to jest podejście, które jest tak naprawdę obecne w krajach trzeciego świata, takie jak na przykład Somalia, tak? W których każdy musi sobie rzepkę sam skrobać. Tylko że jeśli aspirujemy do roli europejskiego lidera, aspirujemy do roli krajów, które są najbardziej rozwinięte, to ten interwencjonizm państwowy zawsze im towarzyszył. I tutaj doskonałym przykładem jest przecież Korea Południowa czy Francja, tak? Po II wojnie światowej. Gdzie przecież ceny energii były w tamtych krajach zamrożone przez kilkanaście lat, gdzie przecież interwencjonizmem państwowym, tak jak na przykład jeśli chodzi o inwestycje publiczne, sprawiono, że ten rozwój PKB tym bardziej przyspieszył po II wojnie światowej. I tutaj właśnie zahaczam o temat inwestycji publicznej, jakim jest na przykład Centralny Port Komunikacyjny. Przecież Centralny Port Komunikacyjny to jest przykład interwencjonizmu państwowego, który sam na siebie zarabia, który daje możliwości rozwoju dalszych usług, infrastruktury publicznej, z której bierze się cały nasz majątek. I dzisiaj zatrzymanie takich inwestycji oraz wycofywanie się państwa z życia publicznego to jest przepis na to, żebyśmy nadal wrócili do tych modelu rozwojowego z lat 90. pod skrzydłami pana Leszka B., czyli Leszka Balcerowicza. To ale jest model, który... Też dodam taką rzecz, bo Patryk Spaliński wspomniał o przykładzie Korei Południowej. Pamiętam takie wyliczenie ekonomisty profesora Kazimierza Dadaka ze Stanów Zjednoczonych, który stwierdził, że w 1988 roku Polska i Korea Południowa miały ten sam poziom rozwoju PKB, ten sam poziom pewnego spustoszenia ekonomicznego i wybrały dwa modele rozwoju. Właśnie Leszek B dla Polski, a Korea Południowa jednak sporą dozę państwowego interwencjonizmu. I gdzie jesteśmy my po Leszku Balcerowiczu, a gdzie Korea Południowa, tygrys azjatycki, to pytanie retoryczne. Ale panowie, ponieważ mamy bardzo przygnębiające te konkluzje i faktycznie straszymy też trochę naszych widzów nadchodzącą drożyzną, pozwólcie, że zmienię temat i porozmawiamy o czymś smaczniejszym, bo Taste Atlas, czyli atlas smaku, w którym każdy internauta dorzuca się do oceny potraw z całego świata, tenże atlas smaku wyróżnił polski sernik, dodam jeszcze, że krakowski sernik, jako najsmaczniejszy sernik świata. Zostawiamy daleko Indie, Grecję, Amerykę, Hiszpanię, Grecję czy Czechów, naszych południowych sąsiadów. Ten sernik akurat pochodzi z Krakowa, więc ja się mogę nim trochę poszczycić. Czy w waszych regionach też jest jakaś potrawa regionalna, którą moglibyście się pochwalić? Adamie. Oj, to jest zaskoczenie. No, mogę powiedzieć, że w moim regionie jest sporo producentów warzyw, sporo producentów miodów i myślę, że tutaj może wskazałbym na to, na tego typu produkty. Co do potraw przetworzonych, w tej chwili nie przychodzi mi nic specjalnego do głowy, ale nasze gospodynie, koła gospodyń wiejskich przygotowują przeróżne, wykwintne potrawy i na ciepło, i na zimno. Są też to, oczywiście to i dopytam słodkie. Jeszcze, czy sernik z rodzynkami, czy bez? Ja akurat bez. Bez. Patryk Spaliński. Zdecydowanie bez. A jeśli chodzi o nasze potrawy, ja jestem z Dolnego Śląska, my tutaj jesteśmy potomkami przesiedleńców ze wschodu i takich niestety regionalnych rarytasów nie mamy, ale polecam wszystkim, z Lubina jest całkiem niezłe piwo, tak zwany miedziak. Nie reklamujemy alkoholu, drodzy państwo, ale jest trochę konkluzji na te trudne czasy. Adam Bogrycewicz, Prawo i Sprawiedliwość, Patryk Spaliński, aktywista społeczny z Lubina. Dziękuję panom bardzo i dziękuję też państwu, ale państwa zachęcam do pozostania. Telewizja w Polsce wraca za chwilę.